Halo, halo, witam Was po raz kolejny. Tym razem jeszcze korzystam z aury pogodowej. Jestem w parku na wrocławskim Kozanowie. To jest jedno z najpiękniejszych osiedli w moim mieście Wrocławiu i także ten park jest jednym z najpiękniejszych, jakie znam. A dzisiaj rozpoczynam kolejny cykl, moi drodzy, pod tytułem Jak stracić przyjaciół i zrazić sobie ludzi. Jest to część pierwsza, od czego zaczniemy. Przede wszystkim od tego, jeżeli chcesz stracić przyjaciół, zrazić sobie ludzi czy członków rodziny, to narzucaj się ze swoimi poglądami politycznymi, religijnymi, bądź napastliwy, a wtedy nagle ku swojemu zaskoczeniu zobaczysz, że jakoś członkowie rodziny nie przyjeżdżają na organizowane przez Ciebie uroczystości, nie odwiedzają Cię, przyjaciele odsuwają się od Ciebie, a ludzie mają Cię dosyć, uważają Cię za fanatyka, człowieka gwałtownego, o osobowości autokratycznej, despotycznej. Nie jest to przyjemne to, co teraz mówię, ale jest to niezawodny sposób na zrażanie sobie ludzi, a także utratę pracowników. I mówię to jako doradca zawodowy. To właściwie tyle. To jest część pierwsza. I pomimo wszystko życzę Wam udanej niedzieli. Korzystajcie jeszcze z ostatniego takiego oddechu tej jesieni, tej złotej jesieni, tego babiego lata, bo już zaczynają się niedługo dni chłodniejsze, niedługo zmiana czasu 30 października, a wszystkim Wam życzę, żebyście oczywiście traktowali ten film jako ironię i żebyście takimi ludźmi nie byli. Miejcie prawdziwych, wartościowych przyjaciół, utrzymujcie kontakt z krewnymi i bądźcie dla nich dobrzy, nienapastliwi. Tutaj jeszcze taka mała panorama, słuchajcie, z Kozanowa, to specjalnie dla Was. Serdecznie Was pozdrawiam. I rzecz druga. Nie oddawajcie nikomu kontroli nad Waszym życiem, także właśnie takim toksycznym ludziom, którzy narzucają Wam poglądy, czy polityczne, czy religijne, czy jakiekolwiek. A jeżeli jest to rodzina, no cóż, niekoniecznie trzeba utrzymywać kontakt z członkami rodziny, chyba że Wam bardzo zależy, z członkami rodziny, którzy narzucają swoje poglądy. I ja takich osób toksycznych w moim życiu nie mam, albo kontakty bardzo rozluźniłem, a jeżeli pracowałem w przeszłości z takimi ludźmi, to też kontakty ograniczałem do minimum, bo nie zawsze mamy wpływ na to, kto jest w naszym otoczeniu, szczególnie w sferze zawodowej, przede wszystkim tam. Pozdrawiam Was serdecznie i jeszcze raz wszystkiego dobrego. Do miłego usłyszenia, do miłego zobaczenia.